W ostatnich dniach głośno się zrobiło o tym, że praca doktorska Jacka Bartosiaka może być plagiatem. Jakie jest moje zdanie na ten temat, już wam mówię. W moim odczuciu jest to człowiek, który zapoczątkował potrzebną debatę w Polsce na temat geopolityki i bezpieczeństwa Polski. Też myślę, że wytłumaczył większości z nas, na czym polega geopolityka, bo przed Jackiem Bartosiakiem nie wiem, czy było dużo osób zdających sobie z tego sprawę. Wytłumaczył nam, jak działają mocarstwa, jakimi narzędziami się posługują i uświadomił wiele milionów Polaków. A wracając do jego pracy doktorskiej, jego praca przed obronieniem także musiała przejść weryfikację antyplagiatową. W internecie pojawiły się fragmenty jego pracy i fragmenty książek, które są do siebie podobne, powiedzmy jakieś dwie strony A4. Po drugie, praca historyka jest zawsze pracą twórczą. Czyli pisząc o historii, odwołujemy się do innych autorów publikacji. I czy te słowa przepiszemy podobnie, czy zmienimy jakoś szyk, żeby program antyplagiatowy tego nie wykrywał? Czy to tak naprawdę ma aż tak duże znaczenie? Czy bardziej się liczy wartość całej pracy? I czy przypadkiem nie mamy takiej negatywnej cechy narodowej? Czyli na przykład jak ktoś coś więcej osiąga, to po pewnym czasie próbujemy takim osobom dokuczyć. Zniesławiać? Czy to nie wynika z zazdrości na przykład? Bo jestem też ciekaw prac osób, które zarzuciły Bartosiakowi plagiat. Czy jakbyśmy ich pracę sprawdzili, to by się nie okazało, że w ich pracach jest tak samo dużo podobnych zdań z innych prac innych autorów.